Siemanaczko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 29 lutego, około godziny 12, a ja lecę dla Was z kolejnym gospodarstwem, z kolejnym tematem i kolejnymi maszynami. Dzisiaj jestem u Bartka. Siemanko. I będziemy prezentować maszyny, jakie u niego się znajdują na gospodarstwie. Tak. Jestem tak niedaleko, bo ponad 30 km od domu, okolice tutaj Jędrzejowa, Świętokrzyskie, tak. Także moje znane tereny, no bo jak się tutaj już pracuje w firmie, nie będę tutaj wspominał nazwy, ale jak się już tutaj pracuje, no to i tutaj od razu odwiedzę okolicznych rolników, no i oczywiście zawsze coś ponagrywam, jak nie tylko w gospodarstwach, to i też w polu jak pracują, no ale dzisiaj akurat tak się trafiło, że jeszcze mamy tak przedsezonowo, bo dopiero od 1 marca ruszą wszystkie już tak prace polowe, no to mówię, że jeszcze można sobie coś nagrać, jakieś oprowadzanie, póki jest... Jeszcze jest chwila czasu. Tak, więc póki jest jeszcze taka też ładna pogoda, bo wiecie, deszcze, różnie to bywa, dlatego mówię, póki jest tak ładnie, trzeba jeszcze wpaść, ponagrywać. Zawsze te maszyny inaczej wyglądają w tym ładnym słońcu. Także od razu się zareklamuję, usługi rolnicze. Tak. Jak, więc w razie czegoś, jakby coś potrzebował, Świętokrzyskie, to śmiało dzwonić. Jakiś tam link wstawimy, trzeba się zareklamować. Masz jakąś stronę czy coś? Tak, jest, więc na Olikcie udostępnimy. Może ktoś po prostu będzie potrzebował usług, więc coś tam wpadnie, nie? Tak, także... Także oglądamy maszyny, tutaj mamy Kuna, bronę z siewnikiem Integra. Mhm. Zestaw no, rewelacyjny, naprawdę super działa, brona mega się sprawdza, tylko jest problem, bo jest paker, no ale... Ciężar, tak? Ciężar jest na pewno, co nie? No waży ponad 2 tony. 2 tony 200 na pusto, na pełno 600 kg zboża wchodzi, więc no trochę jest co podnosić, tak? Jest co podnosić. Ciągnik też nie ma lekko. Także może przejdziemy, wiesz co, jakoś damy radę przejść, bo tutaj nie ma tak łatwo. Zobaczmy, co tu jest jeszcze innego. Trochę może poczęść kamerą, bo niestety, ale przechodzimy z tyłu. Zanim jeszcze zaprezentujemy opryskiwacz. Nie, ktoś będzie widać, bo to pod słońce. A spokojnie, zawsze coś tutaj się nagra. Także gdyby radice, ktoś... Radice stopkowe, no... Zastanawiam się nad talerzowymi, ale u nas jest dużo piachów. No i talerzowe myślałem, że się nie sprawdzą. Na razie jest taki, może kiedyś się wymieni. Tak, gdyby ktoś tutaj chciał usługowo, żeby mu zasiać, no to tu już kolega wpadnie swoim ciężkim sprzętem i robotę w polu zrobi. Tu mamy opryskiwacz też Kuna, taki nie za duży, no na razie jeszcze wystarcza, na razie wystarcza, może kiedyś się zmieni. Jaka tu jest belka? A wiesz co, 15. No u nas są po prostu małe kawałki i 15 tylko wchodzi w grę. No jeszcze może 21 kiedyś, ale na razie jest 15 i wystarczy. No. Zbiornik nie wydaje się za duży, a... Wiesz co, 1000 litrów. Kurczę, powiem ci, że nie wydaje się, co nie? Jest tak dziwnie rozmieszczony na dole, jest tak... Jest, wiesz, tam z boku jeszcze jest zbiornik drugi na ciecz, więc można sobie dolać. Tam chyba wchodzi 100 litrów, więc jest 900 plus 100 litrów tam ta beczuszka. No i ogólnie no pryskiwacz jak opryskiwacz. Pryska w miarę co do litra, więc... RS-em też pryskasz, czy nie? Tak, wiesz co, zazwyczaj idzie pierwsza dawka, idzie saletra, druga dawka idzie RS-em. Nie no, fajny. Kurde, strasznie widzę, że on jest tak rozciągnięty do tyłu, czyli jego masa naprawdę musi się ostro zwiększać, ciągnik musi być fez i na tuzie musi mieć. Pracuje w New Holandzie 80, także... Balast na przodzie musi mieć, co nie? Wiesz co, no tur jest, więc... A, no tak. To... Więc daje radę. No i tu mam jeszcze przy okazji kilka zabytków, takich już mało spotykanych, bo raczej mało kto już sadzi ziemniaki. No ale zawsze te 10-15 arów dla siebie trzeba sadzić, tak? Nie, źle powiedziałeś, mało kto. Każdy sobie zawsze sadzi takim sprzętem. Tak. A ci oczywiście więksi, którzy już robią to na handel, no to już takiego sprzętu nie bardzo używają, nie korzystają. Ale przeważnie tacy rolnicy jak my, mniejsi, co tylko dla siebie tam 20-15 arów, no to nie ma problemu, jeszcze ten sprzęt wytrzyma nie jedną maszynę. Wiesz, ale to jest najgorsze, że niby 15 arów czy tam 10 się sadzi, a rok to musi stać i wiesz, no i to jest w zasadzie używane przez kilka godzin w roku. Nie? Ale nie powiedzmy, a ile to miejsca zajmuje, patrz? Ile miejsca, trzeba by to rzucić jedno na drugie, tak. Gdzieś w kąt, ale to zazwyczaj ludzie już mało co trzymają to w garażach, wywalają to na pole i to gnije, a później ludzie to zbierają i może odremontowują, albo już po prostu to idzie na złom. No i dalej mamy RCW trójkę, też pod usługi, więc w razie po prostu, gdyby ktoś chciał, bo
Wiem, że tutaj w powiecie ani w województwie nie ma usług z siewu wapna, no chyba, że po prostu nie wiem o tym. Więc no podstawa po prostu pH, tak? Trzeba dbać po prostu o ziemię, więc... Dokładnie. Tu jest, ogólnie on jest na taśmę, co nie? Na taśmę, wiesz, to jest mały. Trochę, wiesz, to jest problem z tym, pracowałem też na RCW5. Był, fajnie było rozwiązane, bo napęd był z koła i po prostu nie trzeba było dawać tak gazu, po prostu, żeby ta taśma szybciej szła, nie? Rozumiem. To jest ten urok, że no, w Niholandzie nie ma wałka eko, więc trzeba dawać ostro gazu, żeby ta taśma szybko szła, nie? A tu nie ma żadnego ustawienia, żeby można było... No nie ma przykładu. Przykład bo to jest jednostopniowa, nie? Mhm. Więc czym więcej gazu dodajesz, tym szybciej taśma idzie. Rozumiem, dobra. My tu przejdziemy jeszcze od przodu. Ja bynajmniej tutaj przejdę, pokażę ten opryskiwacz, jak on od przodu się prezentuje. Troszeczkę ci może poniszczę ten lakier. Nie, no niestety mamy trudne warunki. To jest poupychane po prostu jak się da, bo no, masz Tu widzę, że wszystko chyba masz na elektrozaworach, nie? Tak, tak. Sekcje są tak sterowane z ciągnika, ciśnienie, więc... No, on jest zły. Nie jest najgorszy, więc... Ktoś będzie szukał, to polecam Kuna. Dokładnie. Bardzo fajny sprzęcik. Właśnie to mnie tylko dziwi, że on jest tak strasznie wydłużony. No, także... Trzeba mieć większy ciągnik, żeby to ciągnąć. Trzeba mieć właśnie większy ciągnik. A jak już tak wydłużony, no to bardziej na kołach najlepiej. Bo żeby pompa nie cierpiała, bo faktycznie jednak przy tylu litrach, no to pod górkę tu tam, no to jest jednak zabawa. Dobra, także my na tym chwili tutaj kończymy i powracamy. Zaraz przy kolejnych maszynach będziemy się widzieć, także do zobaczenia za chwilę. Mamy kolejny sprzęt, najbardziej widowiskowy, najbardziej potrzebny. Własnej roboty, że tak powiem. Sam? Stwierdziliśmy, że sami się po prostu, mam znajomego, który jest na laserze, pracuje, podeśli nam elementy. Wyspawałem po prostu i na razie się sprawdza, tak? Kurczę, no to ci powiem. Fajnie. Ona jest bardziej, że tak powiem, głęboka niż po prostu szeroka. No jest pojemna. Znaczy no szeroka, no to do 80 większa nie była potrzebna, no ale sporo wchodzi, także nie jest najgorzej. No i dzisiaj 29, żeśmy skończyli właśnie siać nawozy, właśnie poszła ostatnia, pierwsza daszka. Tutaj rozsiewałeś? Nie, wiesz co, tutaj tydzień temu żeśmy siali po rzepaka, dzisiaj pszenice szły. O 4 rano żeśmy lecieli z azotem, skończyliśmy o 10, więc... Tutaj dla niektórych trasa S77. Mamy ładną na Kielce, możemy sobie jechać. Tak, tak. No. Na Warszawę, na Kraków, gdzie wam pasuje. Tak. Więc jak ktoś będzie przejazdem, to zapraszam. Na kawę. Pogadać o usługach. Tutaj tak mamy jest. Obciążnik od... Obciążnik od New Hollanda, taki robiony na szybko, bo... Był potrzebny na pasie skręcony, ale... Bo ty nie miałeś tuza, czy masz tuza, czy jak to? Nie miałem. To jest, wiesz co, to był na przodzie obciążnik oryginalny, ale doszedł tur, więc obciążniki były zdjęte, nie? No i po prostu trzeba było na tył po prostu to przenieść. A, żeby do tura, właśnie, faktycznie. Nie podnosiło, nie? Bo ja tak się zastanawiałem, może to jest do New Hollanda, do tuza, ale nie widziałem, żebyś miał tuza. Nie ma w New Hollandzie. Tutaj zastawiony blachą, okryty. Tak, żeby nie rdzewiał. No tu mamy Vogela M1000, rozstaw maksymalny 4x50, chyba 5, więc... Kurde, czekaj... No już sporo ubywa. No 48, ale na cięgnie jest skręcony maksymalnie, więc wychodzi około 52 szerokości. Kurde. Także... Strasznie długi byk. No długi jest, właśnie odstęp od korpusu ma metr, więc... No jest długi. Jak jedziemy w transporcie, to po prostu kółko się przestawia naciągany i się go ciągnie. Tak? No długi, ale przedpuszki właśnie tak robią, że tego prześwitu nie widać, że jest aż taki wielki. One tak jakby zasłaniają to. Ale przedpuszki naprawdę sprawdzają się rewelacyjnie. Kurde, tak zawijałem tą ziemię, że po prostu nie ma problemu, tak? Ale dlaczego właśnie w ogóle? No tego mi nie powiedziałeś. Wiesz co, no ogólnie cenowo wychodził najlepiej i z doświadczenia po prostu z rozmawiamy z rolnikiem, sprawdzał się najbardziej im najlepiej, tak? Jest prosty, lekki, no i niezawodny, no raczej tu się nie ma co zepsuć, tak? Nie ma u nas kamieni, więc nie braliśmy po prostu na zabezpieczeniach z tego względu, że masa dodatkowa, no i na razie się sprawdza, tak? I najbardziej, który mi tu sprzęt zaimponował, co pierwszy raz widzę u kogokolwiek na terenie tutaj i u nas, no to jest... Po prostu, jak to nazwać, jak to... Agregat na przedni tuz. Agregat na przedni tuz, no bo
to też tak ciężko spotykane, zwłaszcza, że to są talerze tak jakby tnące, jakieś takie falowane, nie wiem jak nazwać. To, no, głównie chodzi o bryły, nie? Żeby te po prostu poprzecinało, no i z przodu jest rząd rap, no, które wyrównują następnie, tak? Następnie idzie brona i po prostu na pole jak na stole. Tylko ty mi powiedz, używałeś tego kiedyś? Tak, wiesz co, no to praktycznie jest nowe, no z tym już długa historia, ale to już... Bo widzę właśnie, że taby, praktycznie nieużywane rapy nic, tak. No, chyba, że malowałeś. Znaczy wiesz, to rapy były zdejmowane, bo czasami się lubi pchać, tak to raczej chodziło po prostu z sami z talerzami. Tak, żeby tutaj pokażę firmę, Agromassar Landmaschinen, niemieckie. Właśnie cholera wie, co to jest. Polskie czy niemieckie, nie mam pojęcia. Nie no, Landmaschinen to raczej jest niemieckie, ale tu widzę, że to jakieś też odbojniki, to jest jakaś... Znaczy wiesz co, to jest skrętne. Aha. Po prostu jak skręcasz ciągnikiem, to, aha, masz, to on pracuje, nie jest na sztywno. Bo tak, żeby nie ocierał o ramę, tylko... Tak, wiesz, żeby on skręcał, wiesz, jak masz pole po łuku. Tak, ci gdzieś złapie któraś rapa, to on w każdej chwili odbije w tą stronę, tak. Przekręci się. I zawsze to inaczej trochę wygląda. Nie no, fajnie, fajnie. Kurde, powiem ci, że zaimponowałeś mi tym sprzętem. Ile on ma szerokości? 3 metry. Kurde. 3 metry, więc jest spoko. Dalej mamy porciwą D37. Wow. Która jest unikatem. Szukaliśmy przyczepy, chyba szukaliśmy z pół roku. Nawet jest u nas 6 lat. Ale ona nie jest w oryginale, czy w oryginale? Nie ma, znaczy no, malowaliśmy ją, ale nie ma ani grama spawu. Po prostu jeździliśmy za przyczepą bardzo długo. I kupiliśmy ją spod Krakowa, gdzie pracowała w kucie szkła. Wodziła szkło i dlatego nie jest powyrywana. Tu jest, bliżej moich terenów widzę. No właśnie. Auto San, ładowność 4,5 tony. Naklejki też jakieś tam widzę specjalnie. A, wiesz, to tak, żebyśmy ją umodowili, ale wiadomo, się poniszczyła, bo tu pracuje. No i właśnie te D47, pierwszą rzeczą, która najczęściej się urywa, to wyrywali belki, tak? Ciągnęli się szczepy, gdzieś w tegierach kopali się, a tu naprawdę jest wszystko w oryginale. No i nawet nieźle. No ale to i tak zostań autosanką, bo no to wszystko gnie się, tak? HL-ka jest po prostu na grubej stali. Tu jest blacha cienka, więc to wszystko pracuje, tak? Tak to się wszystko prezentuje. Bardzo fajnie odrobiona. Ładnie. Nie no, jest czym wyjechać po lecie, powiem. No wiesz, to jeszcze szukamy drugiej szczepy. Tak już 12 ton, no ale na razie wystarcza. Wiesz, gospodarstwo się rozwija. A no, coś tam trzeba robić, tak? No. Coś trzeba robić, tu mamy talerzóweczkę. Agromaszu. Nie, tak u nas się jakoś dbał te maszyny, tak samo tutaj musimy właśnie, żeby się wziąć za jakieś tam regulacje talerzy. Odmalowałem sobie wałek, żeby to... Ty lepiej mi powiedz, czy te grabie są oryginalne, czy dokładane? Oryginalne. Też sprawdzają się naprawdę w porządku, bo po talerzyce równają, rozciągną tą słomę, a wał przebije, nie? Te talerzówki są strasznie ogromne, że tak powiem, bo... To ona ma 3 metry, co nie? Tak. I ona jest strasznie wypuszczona i długa, daleko długa, tak. I na boki ona jest naprawdę... Powiem ci, że ciągnik ma co robić na pewno przy czymś takim. Znaczy, wiesz co, szukaliśmy właśnie z wałem tym lekkim, po prostu, żeby w New Holandzie też chodziło, tak? Bo... I radzi sobie? No radzi sobie, wiesz co, jak się ustawi w miarę jakoś nie wiadomo... Głęboko, tylko płytko. Znaczy po żniwach nie ma problemu, ale gorzej jest po prostu, jak się worany wiedzie. I jeszcze mi powiedz, jaka tu jest masa? A wiesz co... Nie wiesz, nie ma 1400 tam... kilo ważyła, z tego co pamiętam, bo tu mam papiery w domu od niej, bo tu nie ma nawet nabitych danych. Nie no, sprzęt fajny, kurczę. Ale prześwit też widzę, że między talerzami jest spory, także... Zapłać ciężko. No, jest fajnie przemyślana, zrobiona. Należy jak tam kto ją po prostu nią pracuje i jak co robi, nie? Nie no, pewnie, to jest taki przykład, że agromasz zawsze stanie agromaszem. To nie zrobimy z tego lemkena. No ale coś kosztem czegoś, tak? Tak, ale... Kasa, tak? Agromasz agromaszem, ale firma mimo wszystko dobra raczej, moim zdaniem. No nieźle. Nieźle. Wiele... Za te pieniądze to jest dobrze. Tak, za te pieniądze. Dokładnie, dobrześ powiedział, za te pieniądze tak. To on może się równać z niektórymi firmami, bo naprawdę wykonanie i wszystko agromasza fajne. Wcześniej może wiadomo, początki może i tam się im nie udawały, ale później jak już teraz, to już jest coraz myślę lepiej, no bo... wiadomo, no maszyny mają inne, rozwijają się, więc oby w dobrym kierunku, tak? Tak, najważniejsze, że trochę to zmieniają, trochę coś robią kotę, bo aby tak firma nie robiła nic, no znaczy... to nie ukrywajmy, my na rynku by długo nie potrzymała, nie? Tak, ale wiesz, no ogólnie z polskich maszyn to... Jest kilka firm, właśnie agromaż, jeszcze Mandan według mnie, Unia jeszcze, po prostu można te trzy firmy w miarę jeszcze to wyglądają, jest bardzo dużo tego rzemiosła w Polsce,
co z najwyprawdają trzy talerzówki kupują, to po prostu to pęka jak plastelina, nie? Chociaż no, tak mówię, no, lemkę nas tego nie zrobimy, nie? Dobra, lecimy do kolejnych, już ostatnich tutaj maszyn, no w sumie można największych. Powiedzieć największy, bo tu już ciągniki będą wchodziły w grę. Także do zobaczenia za chwilkę. Także nadeszła ta chwila, aby pokazać w końcu główny tutaj ciągnik pociągowy, głównego tego konia, który tutaj pracuje na tym gospodarstwie oraz na usługach. Jest to Deutsch Fahr. Jaki? 430, 120 chyba 8 koni. 4-cylindrowy silnik. Bardzo oszczędny. Tutaj muszę ci powiedzieć, żeby głośniej jeszcze mówił, bo jest taki problem, że jest wiatr i może trochę zagłuszać kamerę. Tak jak mówię, bardzo oszczędny ciągnik. Zastanawiam się właśnie, czy wybrać szóstkę, taką toporną po prostu, czy czwórkę. No jednak się trafił od rolnika, więc wzięliśmy tą czwórkę i na razie jesteśmy zadowoleni, tak? Widzę, że full zapas obciążników to masz. Tutaj na przodzie... No jeszcze trzeba będzie dołożyć chyba. Jeszcze? Jak się po prostu załaduje zestaw, który waży ponad 2 tony deokuna, no to... Trzeba po prostu, trzeba dociążyć ciągnik. A jak na razie na przodzie wiesz, ile tak mniej więcej masz, czy? To jest około 700 kilo. Jezus Maria, ale tu jest odlew konkretny. 700-800. Ile już go masz? No wiesz co, no nie tak długo, około 2 lat. Chodź, przejdziemy tutaj do całego, obejrzymy. Wejdziemy może do kabiny. Tak. Widzę, że wstążki czerwone są. A jak? Żeby nie, nikt tutaj... Nikt uroku nie rzucił, tak? Tak, wiadomo, no to jest... Mam takiego przezornego ojca, więc akurat to jego sprawka. No i no tutaj... No i tu mamy akurat zapięty rozsiewacz. Dzisiaj żeśmy skończyli siać nawozy, więc no, trzeba umyć, po prostu już prowadzić do garaży. Tu jest rozsiewacz MDS 935. Ale zauważyłem, że coś, no idziesz w markę Kuna, no Kun tu, Kun tam i, no, raczej, i Kun raczej, wszędzie, tak jakbyś chciał Kuniem robić. Tak. Znaczy, jesteśmy zadowoleni, no cenowo wychodzą maszyny w miarę w porządku i się sprawdzają, tak? No i jakościowo, co nie? Tak. Też nie ma co mówić, bo jakość naprawdę jest fajna. On jest takim dość niedawno, czy już dość dłużej go masz? Wiesz co, no kupiliśmy go 4 lata temu. I ładnie jest utrzymany, ci powiem. No, nawet nie narzekam. Nie narzekam, więc się trzyma, tak? Jeszcze go rdza nie zjadła. Ale tak się dba, tak? Zawsze po prostu po pracy się myje, no i jednak te maszyny jakoś są utrzymane. Tak, tutaj mamy, proszę bardzo, zaprezentować możemy. Kurczę, K5. Tak, zaraz będzie myty. Tak, zaraz będzie mycie tego oto zestawu. Siadaj do środka, zobaczysz sobie, jak to wygląda. Co tam jest? Sylwii ubóstwo. Coś takiego. Uważaj spokojnie. Wow. Panie, to by się przydał odkurze. No, przydałby się, no ale tak jak się pracuje, no, to jednak nie ma czasu, żeby... żeby sprzątać. Tutaj szyber dach. Kurde, widzę, masz zaszklony. Tak. Fajnie. Słońce ci nie bierze i nie grzeje tutaj? Znaczy, wiesz, nie odczuwasz... Zasubę. Aha, no faktycznie. Ja więc, nie pomyślałem. Więc w razie czegoś, jak wiesz, razi to zasuwasz po sprawie. Dokładnie. Nie? Człowiek wyhodowany na 60 na Zetorze, tak. Nie powiedziałby, że coś takiego jeszcze tutaj może być. Ogólnie taki dość prosty ciągnik, tak? Tu jest, jak to jest skrzynia? To jest półautomat? Wiesz, sam do końca nie wiem, jak się nazywa taka skrzynia. No tu masz cztery półbiegi pod obciążeniem. Które załączasz sobie bezpośrednio bez sprzęgła. No i masz po prostu przycisk ze sprzęgła, tak? Że wciskasz i sobie zmieniasz biegi, nie musisz używać sprzęgła do zmiany biegów, nie? Aha. Sam do końca nie wiem, jak się to nazywa, się nie orientowałem nigdy. Ale dość prosto wygląda, nie ma tu jakiejś zbędnej takiej elektroniki, jakiś głupot. No co tam jest wyświetlaczek, który pokazuje ci biegi tutaj. Który pokazuje biegi. Na takiej zasadzie. Przebieg nieduży, bo ma 4600 motogodzin. Niby malutki, ale wszystko widać, co nie? Tak. No, muza musi grać, jak to oczywiście, w każdym ciągniku podczas prac. Inaczej się pracuje, tak? Jak muzyka gra. Nie no, sprzęcik fajny. Czuję się, kurczę, abym siedział w trochę nowszym New Hollandzie, bo komfort nie porównywałbym nigdy do Zetora. No wiesz, no, New Hollanda nie ma co równać, wiesz. Rewers po prostu elektrohydrauliczny, bez sprzęgła. To jest super, a w New Hollandzie trzeba jednak wajchować, tak? Masz też na wajchę. Tak. Trzeba, wiesz, trzeba mieć trochę siły, żeby, wiesz, dokładnie, żeby tym pracować, wiesz. Sprzęgło czy po prostu hamulec to chodzi jak marzenie, tak? No bo trzeba się zapierać. New Holland też jest, ale no niestety. No, New Holland jest. Przechodzi serwis filtrów olejów i tym podobnym. Tak. No i nie tylko.
Całkowita wymiana. No, raz tam Nieolan jakieś... miał po prostu zepsuty uszczelniarz na przednim moście i cylinderek hamulcowy właśnie wymieniają w tym momencie. Dokładnie. Więc już przygotowujemy się na grubo do wiosny, tak? Maszyny muszą chodzić cały rok, więc najlepiej załatwić to w zimę. Nie wiem, tego gromasza idziemy pokazać, chcesz czy? Jakie gromasza? Aha, no zaraz, idziemy jeszcze ciapka, zobaczymy. A no właśnie, bym zapomniał o najmniejszej bestii. No, tego wszystkiego. Drzwi ci nie zamykam? Nie, spoko. O, nie chcę się tu bawić, bo to na pewno... Słyszałeś takiego bydlaka. Bydlaka, dobrze to nazwał. Bydle. To jest kawał maszyny, no wcześniej jeszcze po prostu coś się nim robiło, teraz tylko ziemniaki i do lasu, więc... Nie jest u ciebie od nowości, co nie? Wiesz co, nie, nie. Bo opony widzę ma zdrowe, z przodu zakładane chyba nowe. Nowe, nowe, wiesz co, jedna szczeliła nam kiedyś, więc założyliśmy obie nowe, żeby był bieżnik ten sam. Z tyłu są nowe, no przebieg jest malutki, wiesz co, z tamtej strony musisz wejść. Dobra. Przebieg jest mały, bo tu jest około 2000 motogodzin, więc w miarę... Jakoś tutaj spróbuję się dojść. Mimo, że ja już... Wow, ciężko. Mimo, że ja już podobnym sprzętem robiłem, bo robiłem 30 chyba, 5, 12 czy 28? Już nie pamiętam w szkole u siebie, na jak tam chodziłem do technikum mechanizacji rolnictwa, to takim właśnie się jeździło, no tylko no nie było zbyt fajnie, ja jakoś nie poważałem tych ciągników, bo strasznie nisko się siedzi. Tak. Kabina jest wysoko, nisko się siedzi, ma... Kierownica jak w autobusie, tak, taka wielka. Taka widoczność nie jest ciekawie, choć ludzie strasznie biorą i poważają te ciągniki za ich ekonomię. No i to za to, że takie tak. Małe, fajne są i komfort w miarę w nich jakiś taki jest, nie? Tak. Już lepiej. Nie zamykaj. Ale no słuchaj, przyjechałem, narobię ci burdelu, a ten powie, że co, no przyjechał, zrobił co zrobił i pojechał. A tu mamy New Hollanda u lekarza. U lekarz? Się to dowalił, dobrze. No. Który się naprawia, no New Holland przebieg malutki, ma niecałe 2000 motogodzin. Czekaj, pokażę go od tamtej strony, może tak chociaż tak na wpół. O, z turem on jest. Tak, wejdźmy tam do przodu. A tu mamy dwóch mechaników, którzy naprawiają sprzęt. Na razie widać więcej. Musi chodzić. Trzech mechaników. Trzech, no ja właśnie też mówię, trzech. No jeden bardziej przeszkadza. Nie, niż mechanikuje, nie? Tak, no ale już koło naprawione, wczoraj zmienione zostało tylko cylinderek hamulcowy. No i co, tu mam jeszcze agregacik agromasza, który jest właśnie będzie trochę od razu remontowany, bo trochę przyrdzewiał. Trochę chyba bardzo. Trochę bardzo, no i będziemy coś działać, tak? No tak to jest zima. Widzę, że tura pod kolor brałeś. Tak, tak. No. Wygląda trochę inaczej, nie? Jak jest w jednym kolorze. Całkiem inaczej się patrzy na to. Do niektórych maszyn praktycznie tury pod kolor nie pasują. W ogóle tego nie widać, ale jeśli chodzi o New Hollandy czy o John Deere, czy nawet Klas, no to jeszcze jako to wygląda, ale inaczej już dobrane to. Tak, no i właśnie tu mamy jeszcze tego agromasza, właśnie mieliśmy rapy już nowe. To są nowe, tak? To jest wszystko nowe elementy? Tak, nowe elementy, więc no kolejne 200 hektarów muszę przechodzić. Tak liczysz? Tak liczę. Więc no jest też maszyn, prawda? No. Tu mamy wałki, bo tu jest do niego wał tandemowy. Podwójny. No i tam jeszcze mamy, jeszcze tutaj idziemy. Bo jak chwilowo widzicie mycie? Tak. Samochody muszą być mytę. Sobota. Sobota to jest dużo pracy. A to dwa wałki masz? Tak, tu jest wał tandemowy z tyłu. No i mamy cały zestaw oleju, który właśnie trzeba wymienić. Może w poniedziałek będzie chwila czasu, się weźmiemy za to, także jest z tego. Także gruby hajs tutaj jest przede mną. No, około 3000. Chociaż na razie bym powiedział, że ten pies jest gruby. Tak. A on tylko tak fajnie strasznie wygląda. Jest to tylko czaj i myszy, więc no. To jest jego po prostu życie. On tak z przodu, tak jak bulldog, tak jest coś... To jest mieszanka bulldoga francuskiego z jamnikiem, nie? Także to jest taki niedorąbany pies. Uszy mu stoją, a dupa jamnika, nie? No. Także... Żeby się ktoś nie wystraszył. Tak. No. No. Obeszliśmy całe gospodarstwo. Tak. Tak, są tu pieniądze, widzicie, kurde, kilka baniek, trzeba to po prostu brać i... No ale wiesz, skrzyni to tam raz na dwa lata czy coś, to już, wiesz, no zależy jak to... Zależy jak to użytkuje długociągnik, no po prostu u niektórego robi
kilkanaście, nawet i tysięcy w roku. A no niektórego parę i umowy. 200 motogodzin nie rocznie, nie? Tak. Zależy jakie to jest gospodarstwo. Jeden ciągnik to jak ja tam czasem czytam, no to 24 na H i on w ogóle praktycznie gość tylko się zmienia jeden tak. z drugim i ten ciągnik robi. Nie gaszą. Tak. Nawet mają zarabiać, mają pracować. No. No to ten ciągnik w ciągu roku jak on robi tak cały czas, no to swoje tam nabije. No i cóż, no tak. trzeba wtedy już jest konieczne wymiana jak najczęściej tych olei i wszystkie dbanie o tego. Podstawa. Także cóż, jeszcze raz tutaj usługi rolnicze. Tak jest. Gdyby w razie potrzeby zapraszam do kontaktu. Tak, tam jakiś kontakt na pewno się znajdzie, także do zobaczenia może jeszcze w jakichś pracach polowych. Tutaj może akurat coś jeszcze kiedyś nagramy, jak będzie gdzieś coś robił blisko, a ja będę akurat miał czas, także dzięki wielkie za oglądanie. Nie ma sprawy. No. I dzięki wielkie za filmik, także trzymajcie się, cześć i do następnego. Na razie. Trzymaj.